Cześć! Nie wiem, czy wiecie, ale Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie posiada własną flotę śródlądową. W tej chwili znajduje się na statku specjalistycznym, który nazywa się Amur, a ja będę miał okazję porozmawiać z załogą MPWiK o tym, czym dokładnie się zajmują. Zapraszam! Załoga Amura powstała 3 lata temu, właściwie 2, bo statek by teraz będzie miał 3. sezon. Członków załogi jest w dokumentacji żeglugi śródlądowej 2, jest kapitan i bosman. W tej chwili statek pełni funkcję zbierania i koszenia roślinności, które rośnie nam do posadniku. W okresie letnim, a w okresie takim wiosennym i jesiennym pełni drugą funkcję jako pogłębiarka, właściwie odmularka. Zbieramy muł z dna osadnika. W 2019 przez sezon letni wyciągnęliśmy 100 ton roślinności, takiej już po osuszeniu.